początku poniedziałek. Nie wiem, która godzina, ale jeszcze ciemno. Nie przedłużam, słuchajcie, wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Orzeł wylądował i w końcu kupiłem telefon i mam osobny numer do tematów związanych z budową tutaj z garażem. Jeżeli ktoś z Was na przykład chciałby wstawić sobie okna do kampera, to śmiało dzwonić, numer macie z prawej strony. Przyjeżdża dzisiaj właścicielka tej rynki, więc trzeba jeszcze założyć kołpaki, posprawdzać wszystkie drobne tematy i biorę się dalej. Chodź, lecimy dalej z tematem budowy renówki. Trzeba się już porozglądać za jakimś nową bazą. Siedzą jak złoto te, które były tutaj wcześniej, chyba z tego co pamiętam, z jakiegoś innego sklepu, z Halfordsa, powiem Wam, że siadły spoko, jedną łapą jak zawsze, ale jakoś sobie poradzę. Opa. Ups. No bez trytytek i tak się nie obejdzie, bo wystarczy dziura i wyleci w świat. No ale pasują jak ulał. Jeszcze jedna sztuka mi została z tej strony już zrobione. Niektórych to może dziwić, że ktoś przyjechał kołpaki sobie wstawić, no ale uwierzcie mi, mnie to jakoś aż bardzo tak nie dziwi. Słyszałem historię o żarówkach, że wzywają ludzi, żeby wymienić żarówkę, bo sami nie wiedzą jak to zrobić, także witamy w Wielkiej Brytanii. Co robisz? Raj na ziemi ma ten pies tu. Raj na ziemi. I tak cały dzień. Tam i z powrotem. Adi już skręca skrzynię na stałe. Wleci stolik, a ja biorę się za tą szafkę, która ma być tutaj nad głową, a jest tutaj. Zawiasy inne pierdoły. Zawiasy wleciały, wszystko pasuje i teraz tak. Tak, już nawet nie wiem jak mam mówić, bo mnie cały czas poprawiacie. To nie wybas, to dewas, to jak ty gadasz, to nie są klamki, to są zatrzaski. No dobrze, w każdym bądź razie, to mam jeszcze do zamontowania dwie sztuki i pod szafką, bo mam 5 okienek, będzie 5 takich dodatkowych świateł LED-owych i myślę, że zarąbista sprawa, bo przyciągnąłem sobie wcześniej kabel, teraz przykręcę, jak już obijemy szafkę całą i doświetli to dobrze tego kampera w środku. No się głowę trzeba kombinować. No i właścicielka renówki właśnie dotarła. No i o, zadowolona i tak w ogóle to chcę zamienić na tego. Mówi, że jak skończę, żebym dał znać, bo prawdopodobnie weźmie, więc no, mogę tak zrobić, że zamienię. Tam bardzo fajne auto, tam było 50 parę tysięcy przybiegu, 18 tam jest, nie? Nie, 17. 6-7, bo to jest chyba początek 18. Początek 18, no więc tak rok różnicy, no ale tam było bardzo w rustykalnym stylu, a tu jej się to spodobało, no i chce, mówi, że żeby wysłać wszystkie pierdoły, także zobaczymy. Może tak zrobimy. Exchange, tak się to chyba, exchange. Part exchange. No, jakoś tak. No i się człowiek dorobił, zobacz, jaka nowiszka. Wiertareczka. I to nie zamówiłem na żadnej promocji, tylko tak osobno i mam nadzieję, że posłuży tak jak ta pierwsza z dobre 3 lata. No wygląda to solidnie. I co, stoliki, blaty. Będziemy to wszystko zabarwiać w takim brązowym kolorze. Tu jest akurat jasny, gdzieś tutaj był, o, tu jest. Proszę bardzo, light brown. Wszystkie stoliki plus blat będzie w takim właśnie kolorze. Zobaczymy, zaraz Adi przykręci te pierdołki wszystkie i zobaczymy jak to będzie wyglądało po pierwszym zabarwianiu. Chyba raz tylko i później tylko bezbarwny. Zobaczymy. No i finalnie, słuchajcie, taki kolor blatu. Zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. Tak jak mówił, tak zrobił. No i słuchajcie, na ścianie grodziowej łóżka jest stolik. Można sobie przy tym zjeść, jakąś kawkę postawić, czy nawet tego tableta, który będzie w zestawie, bo można się wyłożyć nogami w tą stronę i postawić sobie coś na tym blacie, obejrzeć jakiś serial na Netflixie. Do tego
składany stolik w tą stronę, więc tego miejsca do przejścia robi się dosyć sporo. To można przesuwać góra, dół, ustawiać. I tak, toaleta w zabudowie i ogrzewanie jeszcze nie zamontowane, bo czekam na resztę części do ogrzewania. Lodówka po prawej stronie, no zmieściło się to wszystko, weszło i moim zdaniem bajkowo. No jeszcze przyjdzie blat, wiadomo, z prawej strony na wykończenie w takim samym kolorze, więc razem to będzie wyglądało po wszystko razem bardzo estetycznie. Bierzemy się teraz za szafkę nad głową. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba, ale osobiście uważam, że różnica jest ogromna. Zajebiście to wygląda, przykręcone, trzeba teraz popodbijać z każdej strony, zamontować jeszcze światła pod szafkami, o których wam wspominałem. No i tu muszę coś pomyśleć, dorobić jeszcze jedną lamelę, żeby wyjść za tą dolną uszczelkę, bo tutaj tak się to niestety nie jest to takie równe, żeby przykryć tą płytę, która jest za lamelą z tej strony. No i pomyśleć coś nad blatem, bo nie mam takiego. Mam zwykłą 60 i nie pasuje 60 chyba 3 cm, nie? Nowy blat 100 chyba 60 albo 80 funtów, żeby dokupić taki szerszy. Zrezygnowałem z tego i pomyślę, żeby zrobić jakąś listwę przed po prostu, albo nawet z CLS-a dotnę, zobaczę. Nawet z tego tylko będę to musiał zrobić, z tego 1/3 na wysokość blatu i zrobię listwę na samym początku, a dopiero później dołożę blat. Może to wyjdzie jak przy okrągle, przy końcu może to wyjdzie jakoś w miarę estetycznie, zobaczymy. No i słuchajcie, wyzbierałem dosyć sporo, tyle zostało, takiej grubości mam blat, tutaj sobie fajnie przyfrezuję, z drugiej strony tak samo, no i tutaj na wejściu. Oczywiście zabarwię, wleci kolor blatu. Myślę, że może to nie będzie wcale wyglądało tak głupio. Tym bardziej, że nie jest to teraz taki jak zwykły ten CLS, czy jak się to mówi. Ma już to jakiś taki fajny kształt teraz. Trzeba uratować sobie jakoś dupę. 160 funtów nowy blat. Średnio mi się to widzi, a może... Zresztą zobaczymy, no co tu gdybać. Nic wiele nie mam do stracenia. Ciemno w tym namiocie jak w lesie. Po tym burgerze, co ostatnio oglądałem, już niestety podziękował. Zrobiłem sobie sam ryż z tym, z kurczakiem i warzywka. Od dzisiaj zero fast foodów, bo tak mnie zniechęcił ten burger, co go 2 tygodnie leżał na desce rozdzielczej, że nie dam rady tego psychicznie uciągnąć. Hopa. Słońce już, słuchajcie, zaszło, wymęczyłem ten blat dzisiaj. Uważam, że kurde, no nie sądziłem, że będzie aż tak fajny efekt, jeżeli chodzi o połączenie tego blatu tą szerszą listwą. Za chwilę wam obrócę kamerę. Na razie to tylko wrzuciłem tak, żeby wam pokazać do kamery i tak to jeszcze trzeba ściągnąć, przelakierować, parę rzeczy jeszcze jakieś, wiecie. Tak naprawdę ta budowa to jedno wielkie wyzwanie, bo porównywalnie do tego, co robiłem, jeżeli chodzi o rozstaw mebli, same meble, urządzenia w środku, wszystko jest inne, więc jedno wielkie wyzwanie. Natomiast uważam, że no zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie. Podłączyłem na razie na krótko LEDy, żeby wam to jakoś zobrazować. Nie wygląda wcale ten blat tak źle. Naprawdę estetycznie, tak przynajmniej w mojej opinii. Zobaczcie. Wiadomo, wszystko powrzucane, jeszcze trzeba to fajnie po... zrobić tak jak należy. To wszystko sobie zobaczycie w kolejnych odcinkach. Myślę, że do końca tygodnia skończymy. Tutaj będzie jeszcze dokładany blat w identycznym kolorze. No, tych blatów jest dosyć sporo i stolików, ale myślę, że no, nie zaszkodzi, tym bardziej, że można to w każdej chwili złożyć, a takie wielofunkcyjne blaty myślę, że jak najbardziej. Wyłożyć sobie nogi, pooglądać jakiś film, siąść do stolika, popracować na laptopie, czy nawet w kuchni, jeżeli będzie trzeba trochę więcej miejsca do gotowania, to ten blat na pewno się tutaj przyda. No słuchajcie, porównywalnie do tych wszystkich rustykalnych styli, które robiłem, to myślę, że ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o
taką wiecie, stronę wizualną samochodu. Ja nie mówię, że stodoły brzydko wyglądają, bo je zawsze będę robiłem i będę je robił. Jest na to rynek, więc trzeba to klepać ile się da. Natomiast chciałem wprowadzić jakieś zmiany, ja myślę, że mi się udało. A wy ocencie w komentarzach. Odcinek się oczywiście nie kończy, bo wracamy do tematu jutro. Jak na jesień, to powiem wam, że pogoda w UK jak przepiękna. Adi już dobre 2 godziny na garażu, on dzisiaj ogarnia temat tych wszystkich takich jakichś, wiecie, rzeczy, żeby podokańczać, to polakierować, coś dociąć, przeszlifować, inne pierdoły, a ja muszę ogarnąć temat materiału, którego jeszcze nam brakuje do końca budowy, pozamawiać wszystko, no i papierologia, trzeba jechać dzisiaj do domu, ogarnąć, powysyłać wszystkie faktury, pierdoły, bo jutro, chodź, bo jutro, słuchajcie, jedziemy już po samochód, dzisiaj mamy wtorek, środa auto, ale przed w ogóle wyjazdem w trasę po samochód zawieziemy ten do mechanika, bo w piątek mam przegląd, więc mam tak wszystko rozłożone czasowo, w miarę dobrze się udało to wszystko ogarnąć. Jutro wrócimy z samochodem, odbierzemy auto od mechanika, czwartek kończę elektrykę, w piątek polerka, reszta pierdół na wykończenie i ten cały mod, czyli przegląd auta, i myślę, że w weekend już trafi na sprzedaż, a my jutro przywieziemy samochód, więc od poniedziałku zaczynamy kolejną budowę kolejnego kampera, także no, nie ma źle, no i będę mógł w końcu się zająć tymi kursami i zamówić ten laser, o którym cały czas wspominałem. No, liścik miłosny dostałem od widzów. Proszę bardzo. Razem z prezentem. Najlepsze jest gdzieś tutaj. Oby tylko się nie uszczelniło, bo przy pakowaniu coś chrupnęło. No chyba wszystko jest w porządku. Słuchajcie, okno dachowe dostałem. Przyda się, tego schodzi dosyć sporo, więc... Tutaj może coś chrupnęło, ale to... Nie problem, przyda się na pewno. Do kampera, który będę budował, na pewno pod wynajem, także fajne okno, bo z roletą. Komplet jeszcze jakiś primer. Także dziękuję bardzo z całego serducha za taki prezent świąteczny. Już święta blisko, będzie ryba. A tu proszę, mają swój kanał, już kiedyś was zresztą do nich zapraszałem. Także jak ktoś jeszcze nie był, to link macie w opisie filmu. Camper Go Family Travel Vlog, czy jakoś tak, nie wiem jak się to czyta po angielsku. Dobra, Adi działa, a ja lecę, muszę paczki znaleźć, bo gdzieś znikły. Pisze, że dostarczone, a nie ma, a są mi potrzebne i to na już. Hopsa, słuchajcie, tak patrzę, montuję dla was te odcinki, nie do końca jestem z nich zadowolony, muszę kupić sobie kamerę z szelkami na klatę i głowę i zacząć wam nagrywać trochę więcej szczegółów, takich krótkich scen. Będzie wam to bardziej obrazowało budowę kampera i być może pomoże wam w waszej. Będzie ten odcinek po prostu bardziej ciekawy. Teraz wam nagrywam jakieś, wiecie, tam co kilka godzin jakiś progres, który robię na garażu i nie ma tych szczegółów, których w tym odcinku myślę, że tak w całości po prostu brakuje. Także to do zmiany. Co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Cieszę się przeogromnie, że piszecie do mnie tak dużo wiadomości, maili i że to, co zobaczyliście, ten progres w tych kilku miesiącach, czyli najpierw budowanie pod domem, później kontener, hala, większa hala i to, co działo się pomiędzy, co też nie do końca wam, wiecie, mówiłem w kamerze sam, nie wiem dlaczego, ale nie jest to dla mnie jakiś powód do wstydu, o tym wam za chwilę powiem, ale...
cieszę się, że ten progres was motywuje, bo dużo osób pisze, że słuchaj, kilka miesięcy temu oglądając twoje odcinki podjąłem decyzję, że zrobię coś ze swoim życiem i zacząłem działać na własną rękę i już widać tego efekty. I ja to widzę, wysyłacie mi jakieś linki, strony internetowe. Brawo, naprawdę cieszę się i to jest dla mnie największa nagroda, którą mogłem od was dostać, że to co robię ma jakiś taki większy sens, że motywuje was do tych wszystkich zmian. Wiem, że poza tą kamerą, ja wam tutaj nagrywam, ale po drugiej stronie są osoby, które mają mnóstwo różnych problemów, jakieś ciężkie sytuacje życiowe. To ja byłem w podobnej sytuacji jeszcze kilkanaście miesięcy temu. I też YouTube i nagrywanie z tej strony było dla mnie ogromną terapią. Jeżeli po tamtej stronie od tego uciekacie, oglądając te filmy o tych problemach, to fajnie, to cieszę się, że tak jest, cieszę się, że mogę wam chociaż trochę w tym wszystkim jakoś po, tak wiecie, po swojemu pomóc. Mam nadzieję, że to co teraz powiem też sprawi, że no postawi na, da wam do myślenia tym osobom, które są w tym momencie na dnie. Mianowicie, tak jak mówię, nagrywałem wam odcinki do 200 odcinków, byłem uśmiechnięty w kamerze, ale rzeczywiście we mnie wszystko krzyczało, rozdzierało się po prostu na części i nie tylko, bo były problemy z zaburzeniem równowagi, z oddychaniem, tych kłopotów zdrowotnych, jeżeli chodzi o taką głowę, o ten mental, tak naprawdę ja sobie to wszystko wmówiłem. Było bardzo dużo, to pociągnęło ze sobą problemy finansowe, obnażyło relacje, jakieś tam, wiecie, takie rzeczy, które no, tragedia, uwierzcie mi, tragedia. Byłem rzeczywiście, uważam osobiście, na dnie i zaczęło się niewinnie, bo zaczęło się od problemów z przełykaniem, ale to też wiadomo, wcześniejsza praca, tempo życia, mało snu, dużo pracy i tak dalej, nie dbałem o siebie, o ten odpoczynek, który jest bardzo istotny, to pociągnęło ze sobą refluks, pierwsze jakieś problemy zdrowotne, okazało się, że jestem hipochondrykiem, bo wmówiłem sobie wracając, jak miałem problem z przełykaniem, że mam raka krtani, wyczytałem objawy, utrata wagi, pocenie, schudłem kilkanaście kilo w 2 tygodnie, pojawiły się, tak jak mówię, problemy z zaburzeniem równowagi, że szedłem prostą drogą i potrafiłem zgarnąć słupek. Tragedia, teraz się z tego śmieję, ale wtedy nie było mi do śmiechu i nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje. No, głowa jest tak zbudowana, że potrafi, myśląc, ja w to wierzę, bo jestem, wiecie, stuprocentowym przykładem, że potrafi wcisnąć się w samo dno, ale potrafi też wyciągnąć się ze wszystkich problemów. Myślcie pozytywnie. Wiem, że tak łatwo się mówi, natomiast to ma ogromne znaczenie. Mógłbym wam tą całą historię później opowiedzieć, jak to wszystko było, ale brakłoby chyba pamięci w telefonie. W takim wielkim skrócie to nic innego mnie nie wyciągnęło, jak to, że YouTube był dla mnie terapią, ale w takim ogromnym stopniu fakt, że wychodziłem do ludzi, pomimo tego, że było mi ciężko, że były problemy z oddychaniem w różnych sytuacjach, nawet w kontaktach z ludźmi musiałem na chwilę wyjść, bo się po prostu źle czułem. Ukrywałem to, ale ten kontakt z ludźmi, to, że wychodziłem i szukałem cały czas tego, wiecie, czegoś, co sprawi, że to szczęście do mnie wróci, sprawiło, że rzeczywiście krok po kroku robiłem ten progres i wychodziłem z tego bagna. Trzeba wychodzić, nie siedzieć w domu, szukać pomysłów na siebie, na coś, co sprawił wam, zacznie sprawiać wam z powrotem jakąś przyjemność i da wam ten sens życia, którego wam w tym momencie może po prostu najzwyczajniej w świecie brakować. Mi na przykład jazda na rowerze czy sport o tyle, o ile może fizycznie trochę pomagał, bo widziałem te rezultaty, to psychicznie zupełnie nie. Ja potrafiłem jeździć na rowerze, bo tak się zawsze mówi, a jedź na rower, na siłownię, dupa tam nie na rower, na siłownię. Jak jeździłem na rowerze, to myślałem, a jak myślałem, to tych myśli tyle się kumulowało, że czułem się jeszcze gorzej. Co sprawiło, że w ogóle wyszedłem z tego syfu, w którym byłem i zacząłem się w ogóle lepiej czuć sam z sobą i zacząć w to wszystko z powrotem wierzyć.
Już wam mówię, pojechałem do Marka pierwszy raz i zacząłem budować kampery i to był moment, w którym zacząłem się skupiać na czymś. To znaczy, że pierwsze kilka godzin budowy kampera sprawiało, że ja tego nie znałem i było coś nowego, co wymagało ode mnie takiego stuprocentowego skupienia, że tu trzeba dociąć, tutaj założyć. Marek mi tłumaczył, mówił i ja po 4 czy 5 godzinach, gdzie wcześniej byłem na różnych wakacjach, odpoczywałem, leżałem w łóżku po 2 tygodnie i nie mogłem stać i czułem się cały czas zmęczony, a po 5 godzinach pracy, gdzie głowa była zajęta zupełnie czymś innym, odpocząłem. Po prostu odpocząłem przez 5 godzin pracując fizycznie. No nie, niemożliwe, bo po prostu przestałem myśleć o tych wszystkich rzeczach, które kumulowały się i wmawianiu sobie czegoś. Uciekłem w taką stronę. Moim zdaniem nie ma nic lepszego. Nie poszedłem w alkohol, w narkotyki, w jakieś inne używki, tylko rzeczywiście w progres i pracę nad sobą. I to dało mi, i do tej pory daje mi ogromną satysfakcję i radość. Ja wchodzę na ten garaż i się wszystko zamyka. Nie ma tych problemów, jest po prostu, wiecie, jest progres, jest potem koniec budowy, przyjeżdża klient, jest uśmiech i to wszystko się rzeczywiście w mojej głowie zgadza. Ja z nikim nie walczę, pomimo tego, że inne osoby też budują kamperów, to ten progres, który widzicie cały czas, który cały czas wam pokazuję, to jest tylko walka z samym sobą. Podnoszenie tej poprzeczki, która sprawia, że mi się chce rano ruszyć dupę. Że jutro będzie lepszy kamper, będę się uczył czegoś nowego, robił jakiś progres, nawet jeżeli popełniam błędy, to uczę się na własnych błędach, wyciągam wnioski i powoli do przodu cały czas idę po swój, nie tyle co sukces, ale to szczęście, które coraz, wiecie, coraz więcej i bardziej odczuwam tą satysfakcję, radość, która pojawia się cały czas na mojej buzi i jest już rzeczywiście szczera. Nie tak jak jeszcze te kilkaset odcinków temu, jak zacząłem wam na YouTubie nagrywać, że było to po prostu takie typowe granie do kamery, uśmiechanie się, a tam w środku było, w tej głowie ten mental był po prostu na poziomie no, niżej niż podłoga. Trzymajcie się tam, słuchajcie, ciepło wszyscy. Jeżeli macie ciężki moment w swoim życiu, nie zamykajcie się na świat, szukajcie czegoś, co sprawi, że się czymś mocno zajmiecie, zainteresujecie, że pojawi się po skończonej pracy uśmiech na waszej buzi i progresujcie. Róbcie to, nie rezygnujcie z tego, każdy z nas ma momenty zwątpienia, załamania, jakieś ciężkie sytuacje rodzinne, inne rzeczy. Nie pozwólcie, żeby wam to zabierało tą walkę o samego siebie. Walczcie o to. Trzymam, słuchajcie, za was kciuki. Już sam nie wiem nawet, co wam nagrałem w tym materiale, ale mam tylko taką wewnętrzną nadzieję, że wam to chociaż po części pomoże i pokaże, że się da. Że tak jest, wiecie, że dałem radę, więc wy też możecie i ja za was trzymam kciuki. Trzymajcie się tam, pozdrawiam was. Do kolejnego odcinka. Cześć!